Kolejne trzy podpunkty w tym zadaniu możemy zrobić troszkę inną metodą. Czyli zobaczcie, tutaj mamy tak 169, a 169 możemy zapisać, że to będzie 13 razy 13, czyli mamy 13 do potęgi drugiej i to właśnie będzie równe 169. Czyli zapiszmy o to sobie w ten sposób, i całą resztę na razie przepiszemy bez zmian. No, i teraz tak, jako że tutaj mamy mnożenie, tu dzielenie, no to możemy sobie wszystko zapisać jako, potęga, jako, jako jedną potęgę. Bo jeżeli tutaj mamy mnożenie, to wykładniki dodajemy, czyli 2 plus 5 to będzie 7. Mamy dzielenie, czyli odejmujemy n i to będzie równe 13 do potęgi trzeciej. No i teraz zauważcie, że i po lewej. I po prawej stronie mamy takie same podstawy, czyli wystarczy, że przyrównamy sobie wykładniki, czyli 7 odjąć n równa się 3, i z tego już spokojnie n możemy sobie wyznaczyć. Czyli 7 przeniosę na stronę prawą, pamiętając oczywiście o zmianie znaku, czyli minus n równa się 3 odjąć 7 to minus 4. No i żeby wyznaczyć n, Musimy obie strony podzielić przez minus 1, czyli n wynosi 4. No ale oczywiście możemy też to sobie rozwiązać na logikę. 7 odjąć ile to będzie 3? No 7 odjąć 4, czyli spokojnie w pamięci możecie także wyznaczyć, że n właśnie jest równe 4. No i mam przykład kolejny, tutaj troszkę bardziej może skomplikowany. Co możemy zrobić? 5 do potęgi n przepiszmy. Mamy 25. A 25 to będzie 5 razy 5, czyli 5 do potęgi drugiej. No i raz, 5 do potęgi czwartej podzielić przez 5 do potęgi drugiej. A po prawej stronie mamy 5 do potęgi trzeciej, razy 25 to już rozpisywaliśmy, że to jest 5 razy 5, czyli 5 do kwadratu. No i teraz, co tutaj możemy zapisać? Że mamy 5 do potęgi. Jako, że tu wszędzie mamy tę samą podstawę, taką samą podstawę, no to wykonajmy działania. Mamy tak, odejmowanie, mnożenie, czyli dodawanie, odjąć 2, równa się 5 do potęgi, no 3 plus 2, czyli do potęgi piątej. No i liczymy dalej. Czyli n zostawię i mamy minus 2 plus 4 to będzie 2, 2 odjąć 2 to będzie 0, czyli po prostu pozostaje nam 5 do potęgi n równa się 5 do 5. Czyli w miejsce literki n musimy podstawić 5, bo wtedy tu mamy 5 do 5, tu również 5 do potęgi 5. No i podpunkt ostatni. Czyli tak, mamy 1, 2 do 5. Teraz zapiszmy sobie ten ułamek dziesiętny jako ułamek zwykły. Czyli mamy 5 dziesiątych. Licznik i mianownik możemy sobie skrócić przez 5. 5 przez 5 to 1. 10 na 5 to będzie 2. Czyli mamy jedną drugą. Czyli zapiszmy, że mamy jedną drugą. Do potęgi n podzielić. Tu mamy 4 ósme. 4 ósme możemy sobie uprościć przez 4. Czyli 4 przez 4 to 1. 8 na 4 to 2. Czyli także mamy jedną drugą. Do potęgi trzeciej równa się, no i tu mamy 1 ósmą, a 1 ósma to będzie 1 ósma do potęgi trzeciej, no bo 1 do potęgi trzeciej to będzie 1, 2 do potęgi trzeciej to 2 razy 2 4, razy 2 8. No i to co mam po lewej stronie możemy zapisać w troszkę prostszej postaci, no bo wszędzie zauważcie, że mamy taką samą podstawę, czyli mamy tak, 1, 2, do potęgi 5 mamy mnożenie, czyli dodać n, mamy dzielenie, czyli odjąć 3 równa się 1, 2 do potęgi 3. 5 odjąć 3 to będzie 2, czyli mamy tak naprawdę n dodać 2 równa się 1, 2 do potęgi 3. Czyli co musimy pod n podstawić? Pod n musimy podstawić 1, no bo 1 dodać 2 to da nam 3. Oczywiście można to rozwiązać także równaniem, czyli zapiszmy sobie, że n plus 2 równa się 3, wówczas dwójkę przenosimy na prawą stronę, pamiętając o zmianie znaku, czyli n to będzie 3 odjąć 2, zatem n wynosi 1.